Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu organizowanym w ramach przystanku Historia przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie. Tematem naszego dzisiejszego spotkania są zagadnienia związane z tworzeniem się Wojska Polskiego po 11 listopada 1918 roku. Będziemy na ten temat rozmawiać dzisiaj z naszym gościem, panem doktorem Arkadiuszem Tulińskim. Pan Arkadiusz jest historykiem wojskowości, pracownikiem naukowym Wojskowego Biura Badań Historycznych imienia generała broni Kazimierza Soskowskiego i specjalizuje się on m.in. w historii oręża polskiego w pierwszej połowie XX wieku. Pan doktor Arkadiusz jest również autorem wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej dwutomowej monografii 6 Armii w wojnie polsko-sowieckiej. Także jest to wybitny specjalista i mam nadzieję, że nasza dyskusja będzie dla Państwa interesująca. Ja nazywam się Przemysław Benken, jestem pracownikiem naukowym Oddziałowego Biura Badań Historycznych i Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Zanim już przejdziemy szczegółowo do kwestii związanych z tym, co działo się bezpośrednio po 11 listopada 1918 roku, to wydaje mi się, że dobrze byłoby powiedzieć o pewnych podstawach, które często nam umykają, mianowicie jak w ogóle funkcjonowały siły zbrojne w realiach tego okresu, czyli właśnie I wojny światowej, tego okresu powojennego. Co w ogóle sprawia, że armia może istnieć? Jaki wysiłek musi być związany z jej logistyką, z przygotowaniem do jej funkcjonowania? Zagadnienia te są często pomijane, a myślę, że jest to dosyć istotne w kontekście lepszego zrozumienia rzeczy, o których będziemy mówić później. Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Państwo, kolega tutaj pyta mnie o coś w rodzaju przepisu czy recepty na armię i w zasadzie można taką receptę przedstawić. Przede wszystkim potrzebni są ludzie, odpowiedni ludzie, lub przynajmniej należy starać się, aby byli odpowiedni w miarę potrzeb i w miarę możliwości. Ludzie, których trzeba zorganizować odpowiednio, wyposażyć, wyszkolić i którym trzeba przydzielić zadania. To jest takie bardzo, wydawałoby się, proste. Tylko z każdym z tych zagadnień wiąże się cała masa innych. Bo jak wygląda organizacja armii? Jak mówimy, ludzie i tych kilka innych czynników. Jak wygląda armia jako nie wyższy związek operacyjny, czyli jednostka, w skład której wchodzi kilka innych jednostek, ale armia jako całokształt sił zbrojnych danego państwa. Żeby ją zorganizować, muszą być, jak już wspomniałem, odpowiedni ludzie, musi być sztab, muszą być dowódcy, musi być dowodzenie, muszą być plany, muszą być etaty. Należy zapewnić, zorganizować przyjęcie odpowiedniej ilości ludzi, przy czym, jeśli chodzi o realia roku 18, czym dysponowano. Armia Polska to było kilka batalionów. Armia Polska, Polska Siła Zbrojna, Polnische Wehrmacht w Królestwie. To było tylko kilka batalionów. Cała reszta była tworzona od podstaw. Zastanawiałem się, proszę Państwa, przed przyjazdem, jak myślałem o naszym spotkaniu, że dobrze, że Rzeczpospolita przedrozbiorowa była duża, że Polaków było wielu. Co to oznacza? Że wielu służyło w armiach zaborczych, w różnych rodzajach wojsk i służb. Mieliśmy zatem takie doświadczenie. Oprócz oczywiście jeszcze samouków, którzy byli, i tych, którzy byli jeszcze w innych armiach. A więc, żeby stworzyć armię, trzeba mieć specjalistów od dowodzenia, sztabowców, oficerów dyplomowanych. Tych, może przeskoczę, przepraszam, od razu do jednego z punktów, do braku, ale te słowa się pojawiły i proszę Państwa, one będą się przewijać. Dwa kluczowe słowa.
do zrozumienia, co się działo i lepszego dostrzeżenia charakteru tej armii. Dwa te słowa klucze to brak i różnorodność. Jeszcze będziemy o tym mówić, czego brakowało wszystkiego, czego dotyczyła różnorodność, tego samego. A zatem, jeżeli chodzi o budowę armii, o tych, którzy mają stać na czele, generałowie, oficerowie dyplomowani, oficerów dyplomowanych brak. Uruchamia się kursy, stosuje się takie półśrodki, no ale dobrze, idźmy dalej. Muszą być zorganizowane jednostki. One się tworzyły tak no, powstańczo. W 18 roku grupy głównie żołnierzy POW, może wyjaśnienie, POW to organizacja, którą powołał Piłsudski i za to mu chwała. I proszę Państwa, zastanawiam się nad czymś takim, że Armia Krajowa, co to było? To w Polsce raczej większość ludzi wie. O POW chyba nie bardzo. Natomiast zawdzięczamy POW-iakom bardzo wiele, bo właśnie listopad 18 roku. Poza tym, że było tych kilka batalionów Polskiej Siły Zbrojnej, podległych Niemcom, Radzie Regencyjnej, poza tym, że było i grupy ochotników, bo Niemców rozbrajała i Straż Pożarna, poza tym, że było trochę oficerów z korpusów wschodnich, zwłaszcza Dowbora Muśnickiego, to przecież ten listopad wyglądał tak, że w większości miast powiatowych, dworców, większych miasteczek, to wychodziło tych kilku POW-iaków z paroma pistoletami czy dubeltówką, miało kilkunastu członków, przeważnie gimnazjalistów, kilku ochotników i oni rozbrajali żandarmów, rozbrajali załogi, przejmowali magazyny, no, pociągnięci może przykładem jeszcze stawiali się obywatele, ale na początku to tak wyglądało, jak w powstaniu. A więc tworzyło się wojsko tak od dołu, powiedzmy terytorialnie, w większych miastach, kompanie, bataliony. Może także wyjaśnię dla Państwa, struktura wojska, podstawowa jednostka, drużyna, kilkunastu żołnierzy, wyżej pluton, czyli pierwszy pododdział dowodzony już przez oficera, około 30 do 50, no dzisiaj mniej, kiedyś były oczywiście te pododdziały liczniejsze. Dzisiaj wiadomo, w związku z rozwojem środków techniki walki ludzi jest mniej. Taki kolejny szczebel, trzy kompanie, batalion. Dzisiaj batalion to 300 kilkudziesięciu ludzi, a w 39 batalion to prawie 1000 ludzi, prawda? Trzy kompanie, wyżej batalion, to są pododdziały. Pułk piechoty, trzy bataliony. Ponad 3000 ludzi, jako już nie pododdział, ale oddział. Chociaż na przykład w roku 20 i później nawet bataliony, kompanie też nazywano oddziałami. Terminologii, proszę Państwa, mamy troszeczkę pomieszanie. Wyżej pułku dywizja, to już jest śmietanka, creme de la creme, poważna siła, wymyślona w czasach napoleońskich, jako jednostka, która łączy w sobie piechotę, jazdę, artylerię. Dywizja w etacie z 20 roku i później około 20 tysięcy ludzi, cztery pułki piechoty, pułk artylerii lekkiej, miało być pułk artylerii ciężkiej. Z tego w Polsce zrezygnowano. Byliśmy za biedni. Zamiast tego był dywizjon artylerii ciężkiej, to bardzo słabiutki, raptem 6 dział. Dywizjon, czyli dwa szwadrony jazdy, batalion saperów, odpowiednie służby zdrowia, szpital i zapas koni, jeżeli chodzi o weterynarzy, kolumny taborowe, pluton żandarmerii. Dywizja to już była poważna siła. I teraz oprócz tworzonych jednostek, takich jak dywizja, jednostek liniowych, mamy przy tworzeniu armii całe mnóstwo jednostek krajowych, bo tak dzielono terytorium na kraj i strefę frontową. W strefie frontowej jednostki działają bojowe, podlegają naczelnemu dowództwu,
Natomiast terytorium kraju, dowództwa okręgów korpusów podległe pod Ministerstwo Spraw Wojskowych wówczas i tam znajdują się siedziby garnizonów, ośrodków zapasowych, warsztatów, rozmaitych zakładów, magazynów, szpitali, etc., etc. Taki podział jest. I jeszcze jedna uwaga do tego wstępu, stan bojowy i stan żywnościowy. Proszę Państwa, im niżej, tym oczywiście stan bojowy jest wyższy. 100% żołnierzy w drużynie, tych 10, oni walczą, stan bojowy. Ale im wyżej, tym więcej jest osób, które nie walczą, tylko można by powiedzieć obsługują walczących. I im bliżej naszych czasów, w związku z rozwojem techniki, tym mniej ludzi można wyprowadzić w pole. Dzisiaj mówimy, że mamy armię w tej chwili 180 tysięcy ludzi, ale z tego bojowo w pole można pewnie wyprowadzić 40 tysięcy, nie więcej. W 1920 roku wielki wysiłek doprowadził do tego, że armia liczyła 1 000 000 żołnierzy, ale z tego w polu, z tego walczyło około 200-250, może 300, ale bardziej bliżej 1/4 niż 1/3. To był ten stan bojowy, pułki piechoty, oddziały piechoty, oddziały jazdy wsparte artylerią. Bo nawet tych saperów w dywizji traktowano jako rezerwę, no bo oni byli jednego czego innego, ale jak pisał choćby Marian Kukiel, no postać znana, bo przecież późniejszy minister u Sikorskiego, generał dywizji, w 20 roku pułkownik, dowódca brygady, on pisał, że w szczególnej sytuacji w czasie kryzysu to brano ten batalion saperów, chociaż z jednej strony troszkę szkoda, no ale na pewno to byli troszkę lepiej wyszkoleni, może postawniejsi niż ci biedni herlawi szeregowi w innych pułkach, troszkę lepiej wykształceni. Pisał, że ten batalion saperów w 12 dywizji, gdzie służył, to była moja gwardia w czasie kryzysu rzucana. Ale zorganizować to wszystko i jeszcze agendy, o których jeszcze powiemy, to była naprawdę praca niesamowita. Tak jak powiedział pan doktor i tak jak to jest zawarte w temacie naszego dzisiejszego spotkania, no brak i różnorodność to są słowa kluczowe, które będą naszej dyskusji dominować. Natomiast tu pan doktor właśnie wspomniał przed chwilką o tym, że ten szczytowy moment roku 20 to jest 1 000 000 żołnierzy, który w Armii Polskiej służy. Więc może teraz warto powiedzieć, jaki był ten punkt wyjścia po 11 listopada 18 roku, z czym zaczynaliśmy, aby do tego 1 000 000 docelowo dojść, o którym pan doktor wspomniał. Rzeczywiście, czyli popatrzmy, koniec wojny w 20 roku, mamy 22 dywizje, jeszcze jedną z piechoty, jeszcze jedną zorganizowano już po zawarciu rozejmu 23 w końcu 20 roku. Dywizja piechoty, o tym mówię, bo to taki creme de la creme, podstawa jednostek. 10 brygad kawalerii, 22, później jeszcze jedna dywizja piechoty, trochę jeszcze szereg oczywiście innych jednostek. Mamy eskadry lotnicze, mamy pułk czołgów, mamy artylerię, tworzona zostaje flota. 2 lata wcześniej, czym dysponowaliśmy? No jako się rzekło, podległe Niemcom miały być polskie oddziały Polnische Wehrmacht, więc z legionów tych, którzy zgodzili się na przysięgę, kilka batalionów, parę tysięcy ludzi. Peowiacy, zasługa Piłsudskiego. Proszę Państwa, to czyn legionowy. Przez legiony przewinęło się około 30 tysięcy ludzi. Później kryzys przysięgowy, legioniści są internowani, wychodzą, zostają w konspiracji. Piłsudski, przepraszam, wymyśla coś takiego jak Polską Organizację Wojskową, o której wspomniałem, bo uważam, że jest niedoceniona, która na początku, kiedy jeszcze był z armiami państw centralnych, miała dostarczać żołnierzy z ziem zaboru rosyjskiego. Kiedy te ziemie zostały zajęte przez Niemców i Austriaków,
kiedy następnie doszło do kryzysu przysięgowego i zmiany tej opcji politycznej, PLW pozostała organizacją konspiracyjną. I zaczęły się nawet na przykład zamachy terrorystyczne na zbyt gorliwych żandarmów niemieckich, oczywiście złapanych Połowiaków także mordowano. Ale ta struktura, nawet jeżeli była słabo, niedozbrojona, to jednak o taką siecią większość terenu oplotła, była jedyną taką wyraźną właśnie takim, no, czymś jak w przyszłości państwo podziemne, zalążkiem, prawda? Że terytorialnie Połowiacy byli zorganizowani, szkolili młodzież i jak wcześniej wspomniałem, jak ten listopad wyglądał, prawda? Także czasami nawet zdarzało się czterech żołnierzy POW, bo i taki był meldunek, rozbroiło kompanię, czyli 100 Niemców, jeżeli występowali zdecydowanie. Dołączali legioniści, czyli jak pisał pewien pamiętnikarz, a chciałbym te relacje na 2028 wydać, że miał kilku żołnierzy z legionów w mundurach, kilku POW-iaków, grupę młodzieży, paru cywilów, więc jak zdobył gdzieś kilkanaście karabinów, to oczywiście szeregował także swój ten pododdział, że na początku szli ci w mundurach, uzbrojeni, później tam z tyłu reszta, za nimi waliła reszta miasta, ale lokalny garnizon niemiecki tego nie widział. On widział tylko na początku idących w mundurach, a za nimi całą masę, spodziewano się może większej liczby ludzi. Czasem były naprawdę zagrania bezczelne i ciekawe, ale nie dysponujemy niczym. Przecież nie ma sztabu, sztab będzie tworzony. Na szczęście z armii austriackiej mamy oficerów, których krytykowano, nie lubiono tych sztablerów, ale oni jednak mieli doświadczenie sztabowe. Więc może być budowane ministerstwo, no z dnia na dzień, proszę Państwa. Ministerstwo i naczelne dowództwo. Gdzieś zimą, po paru miesiącach, mamy tak, 3 dywizje piechoty, zwane dla wyróżnienia legionowymi. 4. dywizja piechoty powstaje też gdzieś zimą z jednostek, które idą na pomoc Przemyślowi. Bo tak jak wspomniałem, na początku to były kompanie, bataliony, łączono je w grupy, później starano się ten szczebel uchwycić pułku, stopniowo budować większe jednostki. Nawet jeżeli miały numer dywizji, to oczywiście tam do etatu brakowało połowę co najmniej ludzi czy sprzętu, ale to już były zalążki organizacyjne, prawda? 5. dywizja powstaje na początku 19 roku z Brygady Lwowskiej, z jednostek, które walczyły w obronie Lwowa. 6. w Krakowie, 7. w rejonie Częstochowa, Piotrków, 8. Mazowsze, 9. z Grupy Poleskiej. Wiosną 19 roku przybywa do Polski przez Rumunię z Odessy, wcześniej z Kubania, dywizja strzelców generała Żeligowskiego. To jest 10. dywizja. No i bardzo ważne wydarzenia, to jest połowa 19 roku, bardzo ważne. Późną wiosną do Polski przybywa armia generała Hallera, czyli armia polska z Francji. A więc mamy kolejno dywizję 11, 12 i 13 oraz grupę, która dostanie później, dopiero w marcu 18 roku, numer 18. Ale to są 4 dywizje bardzo silnie wyposażone, uzbrojone, ten sprzęt jest naprawdę świetny. Proszę Państwa, dla przykładu, dywizja piechoty według etatu z 20 roku miała mieć około 400 karabinów maszynowych, 148 ciężkich, 268 lekkich i ręcznych, około 400 karabinów maszynowych. Natomiast te dywizje francuskie miały ich 2 razy tyle. Nie chciałbym się wierzyć, kiedy przeglądałem raporty z początku 20 roku. 13. Dywizja Piechoty, 700 karabinów maszynowych. To była potężna siła ognia. No ale musieliśmy później też ujednolicać, oczywiście odbierano tę broń, ale może też tłumaczyć sukcesy w armii, w walkach z armią konno-budionnego. Właśnie 13. Dywizji Piechoty dysponowała większą siłą ognia.
A więc mamy dywizję 11, 12, 13 i drugie ważne wydarzenie z tego okresu, zjednoczenie z Wojskiem Polskim Armii Wielkopolskiej. I pojawiają się kolejne dobrze wyposażone, dobrze zorganizowane jednostki, czyli 14, 15, 17 dywizje plus 16, ta już zimą 20 roku przy obejmowaniu Pomorza, rejon Toruń-Grudziądz. A więc 17 z Wielkopolskich, później 18, początek 20 roku z tej grupy francuskiej jeszcze z armii Hallera. Do tego należy dodać dwie dywizje, które określano mianem litewsko-białoruskie, późniejsze 19 i 20, które tworzono z jednostek samoobrony działających na kresach Rzeczpospolitej. Zwłaszcza ta pierwsza, 19, była bardzo bitna. W przeddzień, czyli mamy 19-20, wiosną 20 roku dopiero z Brygady Górskiej organizuje się Dywizję Górską 21 i w sierpniu z Ochotniczej Dywizji Pułkownika Koca 22. I to jest wszystko i to jest olbrzymi wysiłek, bo te dywizje, jak wspomniałem, były czteropułkowe. To były naprawdę potężne instytucje wojskowe, tak to nazwijmy. Ale proszę Państwa, od początku 18 roku, no to jest proces dynamiczny rozwoju Armii Polskiej do 20 roku. Ona cały czas jest tworzona. Jeszcze w 19, jeszcze w 20 roku były jednostki, gdzie na przykład nie było niektórych agent. Załóżmy, nie wiem, oddziału szpitala i zapasu koni, działu weterynaryjnego. Nie była przepisowa liczba kolumn taborowych. No, brakowało tych rzeczy. O tych brakach będziemy sobie jeszcze zaraz bardziej szczegółowo rozmawiać. Natomiast pod kątem tego, co tu zostało już powiedziane, to dzisiaj się takie jedno pytanie, które chciałbym panu doktorowi zadać. No, mianowicie wiemy, że też pewna część ziem polskich była zdewastowana na skutek działań prowadzonych w okresie I wojny światowej i wyjąwszy te oddziały z Francji, które przybyły, o których pan wspomniał, które były dobrze wyposażone, to przecież te wszystkie inne jednostki należało zaopatrywać w amunicję, broń, mundury, medykamenty, słowem wszystko inne, co jest niezbędne do funkcjonowania wojska. I jak sobie właśnie z tym radzono w okresie po 11 listopada? Czy w Polsce udało się uruchomić własny przemysł zbrojeniowy, czy może jednak tutaj kluczowa była pomoc, jaką otrzymywaliśmy z zagranicy? Na początku mieliśmy to, co zostało zdobyte, co zastaliśmy w magazynach, co starczało na wyekwipowanie tak bardzo szacunkowo, liczę, kilku dywizji, kilku. Na przykład 10 listopada w Warszawie robotnicy w fabryce Gerlach zorientowali się, że Niemcy na jej terenie trzymają ponad 1000 karabinów maszynowych sprawnych z amunicją. To była olbrzymia liczba, prawda? Wystarczało na wyposażenie 3 dywizji. Ale proszę Państwa, nie zostały wytworzone, może jeszcze nie zostały znalezione dokumenty do tych właśnie pierwszych miesięcy, żeby mógł powiedzieć, że w twierdzy Modlin znaleźliśmy tyle i tyle. Nie ma tego. Albo jeszcze gdzieś dokumenty może się kryją, czy chodzi o to tworzenie. Natomiast tak bardzo szacunkowo mogę zaryzykować twierdzenie, że na kilka dywizji starczyło spokojnie, bo z pamiętników tych, którzy jeszcze w listopadzie tworzyli jakieś pododdziały legionowe, można wyczytać, że bez problemu w magazynach się pożywili, znaleźli co trzeba. Natomiast parę miesięcy później powstawał już problem, jak mówi kolega, no wyżywienie to troszkę na innej zasadzie, ale uzupełnianie przede wszystkim broń, amunicja, mundurowanie. Więc mamy, tak jak w tytule, braki. Jak teraz próbowano sobie radzić z brakami? Na tych ziemiach, które wchodziły w skład, jak to określał kiedyś generał Kutrzeba, strategicznego tułowia Polski, czyli Wielkopolska, Mazowsze, Małopolska,
przemysłu zbrojeniowego nie było. Nie przychodzi mi nic do głowy, ale przecież jest to nawet logiczne. Na ziemiach rosyjskich, czyli w Królestwie Polskim, taki przemysł nie mógł się rozwinąć, ponieważ Rosjanie zdawali sobie sprawę, im bardziej zbliżała się pierwsza wojna, z tego, że to królestwo jest zagrożone z trzech stron. Od północy, od zachodu przez Niemców, od południa przez Austrię. Nie inwestowano w królestwo. To widać choćby po sieci kolejowej. Co więcej, parę lat przed pierwszą wojną Rosjanie zaczęli likwidować twierdze. Modlin, Zegrze, Warszawę, Dęblin. Nie do końca, ale już nie rozwijano tychże. No więc z przyczyn oczywistych także nie wrzucano by w tak zagrożone miejsce przemysłu zbrojeniowego. Może jakieś drobiazgi, ktoś może jakaś prywatna fabryka prochu. Podobnie Wielkopolska, kraj rolniczy, eksponowany, przyfrontowy. Do tego z tymi Polakami, to też Niemcy mogli nie bardzo myśleć o zbrojeniówce, przemyśle tak ważnym. Galicja to samo, narażona na uderzenie od północy i od wschodu ze strony Rosji. Więc nic dziwnego, że przemysł zbrojeniowy rozwijał się pięknie po drugiej stronie gór, czyli na przykład w Pilźnie. Na początku XIX roku podobno, według jednego z pamiętnikarzy, do generała Rozwadowskiego zwrócili się przedstawiciele fabryki Skoda z Pilzna z propozycją, że te zakłady zbrojeniowe przeniosą z Pilzna do Polski. Nie wiem, co się działo dalej, wiadomo, że nic z tego nie wyszło, ale to były potężne zakłady. Pomijam fakt, że proszę Państwa, mówilibyśmy dzisiaj o marce samochodu Skoda z Polski. No ale zwłaszcza na przykład bodajże artylerię produkowali doskonałą. Stracono szansę, dlaczego? Nie wiem, to jest temat do zbadania. No wiem, że na przykład w 19 roku czy 20 w Krakowie była wytwórnia wozów taborowych. No to ten przemysł prawie nie istniał. Mieliśmy to, co zdobyliśmy, to, co zastaliśmy w magazynach, no i to, co kupowały misje, zwłaszcza we Francji, w Wiedniu, a w Skandynawii. Kupowaliśmy, proszę Państwa, złom z całej Europy i chyba było to skuteczne o tyle, tu przechodzimy do różnorodności, ale to było skuteczne o tyle, o ile padło słowo brak, ale Szanowni Państwo, te braki wszystkiego dotyczyły, z jednym wyjątkiem. Nie pamiętam, żeby jednak zbytnio brakowało broni i amunicji. Zdawano sobie sprawę, że ci żołnierze mogą chodzić głodni, chorzy, obdarci, ale muszą mieć broń i amunicję. Może oczywiście do etatu brakowało, może nie był to sprzęt najlepszy, może niekiedy te lufy od armat francuskich już gdzieś tam były w nie najlepszym stanie. Ale nie pamiętam, żeby odczuwano braku broni i amunicji, a mówię o tym, ponieważ od kilku lat przewija się i to się przewija na zasadzie, ktoś powiedział, wśród historyków informacja o tym, że w 20 roku Węgrzy pomogli nam bardzo silnie, nie mieliśmy już amunicji, bolszewicy pod Warszawą, koniec, Węgrzy dali nam amunicję, hura, wygrana. I proszę Państwa, zacząłem tak się zastanawiać, jeżeli dysponowaliśmy uzbrojeniem rosyjskim, niemieckim, austriackim, francuskim, ale i amerykańskim, japońskim, to przecież jeżeli Węgrzy mieliby nam przesłać amunicję, to bardzo proste pytanie. Jaką? No tylko austriacką, Austro-Węgry. Przez jakiś czas znajdował się na Węgrzech korpus niemiecki Mackensena, wątpię, żeby zostawił jakieś magazyny. Może troszkę zdobyć amunicji rosyjskiej. Znajdowały się wojska okupacyjne francuskie, wątpię, żeby przywozili olbrzymią ilość amunicji. Więc proszę Państwa, wyprodukowano taką ładną kaczkę parę lat temu dla naszych ku chwale bratanków i pomyślmy logicznie, przecież Polska miała z Węgrami zawsze dobre stosunki. Gdyby nam tak pomogli, to o tym byłoby już wiadomo od II Rzeczypospolitej, prawda?
co mogli przysłać, dlaczego mieliśmy, kto wie, dlaczego był kryzys związany z dostawami amunicji. No bo oczywiście Niemcy nie przepuszczali transportów kolejowych, nie wyładowywali w Gdańsku, transportów nie przepuszczali Czesi, no Czechosłowacja wtedy. No to jeżeli Czesi nie przepuszczali, to którędy z Węgier miały te transporty jechać? Logiczne. Może przez Rumunię, ale to tam była niteczka kolejowa i strefa przyfrontowa. Więc na zdrowy rozum na pewno nam, znaczy na pewno, przepraszam, pewnie nam oferowali, pewnie dostaliśmy część amunicji i bardzo możemy być Węgrom wdzięczni, ale wątpię, żeby to było decydujące. To jest taki mit, a mitów, proszę Państwa, nie brakuje, jeżeli chodzi o ten okres i wojnę, chociażby ten, który tak bardzo denerwował polskich lotników, mianowicie mit, o czym pisali dziennikarze i rysunki piękne się pojawiały, jak to polski samolot, myśliwiec wystrzelawszy amunicję, rzuciwszy tę bombę, na kolanach trzymał kilka bomb. Samoloty nasze nie miały nawet wyrzutników. Piloci, no dobrze, jak był obserwator, to trzymał na kolanach coś takiego i rzucał z ręki. Więc jak już nie mieli amunicji, to mieli zniżać lot i skrzydłami ucinać głowy koniom i ludziom budionego. Bardzo malownicze, ale pilotów, zawodowców irytowało to potwornie, bo to, proszę Państwa, bzdura była. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za odpowiedź na to, myślę, dosyć istotne pytanie w trakcie naszej dyskusji. No i właśnie, te braki i różnorodność. Pan już tutaj nam zasygnalizował pewne kwestie z tym związane. Natomiast być może warto się troszkę bardziej szczegółowo pochylić właśnie nad tym, czego najbardziej brakowało, co było też szczególnie dokuczliwe, może zwłaszcza z perspektywy szeregowego żołnierza, jak to wpływało na jego samopoczucie, jego stan zdrowotny, jego możliwości walki z przeciwnikiem. I wreszcie, jak sobie z tym próbowano radzić, nie tylko w kontekście zakupów dokonywanych za granicą, ale tak być może bardziej doraźnie na poziomie plutonu czy kompanii? Państwa, wojsko sobie zawsze radzi. Dla przykładu, żeby nie zanudzać Państwa, pamiętam problem, jaki się pojawił związany z bekonem, boczkiem. Jak zaklasyfikować wojsko, jest mięso albo słonina? Intendent pyta, dostaje prostą odpowiedź. Jeżeli jest ponad połowa słoniny, tłuszczu, to słonina. A jeżeli ponad połowa mięsa, to mięso. Proste wyjście, wojsko sobie radzi. Brakowało, jak mówiliśmy, wszystkiego. Na przykład brakowało ludzi. Mimo że lekarzy było bardzo dużo, bo to był jeden z korpusów osobowych liczniejszy niż oficerowie jazdy, no to jednak lekarzy brakowało, bo w każdym pułku piechoty powinno być trzech lekarzy. Lekarz naczelny plus był lekarzem w jednym z batalionów i dwaj lekarze w batalionach. Brakuje lekarzy, bo lekarze przecież też potrzebni dla cywilów. No radzono sobie w jaki sposób? Wymyślono etat podlekarza, czyli medyk, który nie miał dyplomu, skończył parę semestrów, szedł na etat lekarza, tylko tyle, że był to podporucznik, podlekarz. Tak samo podporucznik, podlekarz weterynarii, podaptekarz, nawet coś takiego. Żeby uzupełnić brakom. Brakowało oficerów, to wyciągano podoficerów z Armii Wielkopolskiej, bardzo ich szanowano. Tych z innych armii, którzy mieli jakiś cenzus wykształcenia na kursy i do wojska, bo przeważnie w kompanii znajdował się jeden oficer, może dwóch. Proszę Państwa, niedawno taki serial leciał, bardzo ładny zresztą, Wojna i Miłość. Jest pokazany na czele kompanii i maszeruje kompania 40 ludzi, na czele jeździ trzech oficerów. Wszyscy ładnie umundurowani, oczy się cieszą. Po pierwsze, no nawet jeżeli byli troszeczkę inaczej umundurowani, ta kompania byłaby liczniejsza, bo jednak na zapleczu tych 100 ludzi miała. No ale nie byłoby trzech, byłoby może dwóch oficerów. Starano się, żeby w kompanii oprócz dowódcy był jeszcze oficer starszy, a tymi trzema plutonami to dowodzili często podoficerowie. No i nie jechaliby na koniach, proszę Państwa, bo koń przysługiwał dowódcy kompanii. Dowódca plutonu od czasów napoleońskich zasuwał na piechotę. I proszę Państwa, też się zastanawiam, że jest to logiczne. Też jest to logiczne, bo jeżeli dowódca plutonu obejmie jakiś odcinek tymi swoimi 30 ludźmi, odcinek 100 metrów,
to nad nimi zapanuje. Kilkadziesiąt metrów w prawo, w lewo, on ich widzi, on jest w stanie interweniować. Dowódca kompanii, który miałby już rozłożonych na kilkuset metrach, to musiałby się troszeczkę nabiegać. To już powinien mieć konia. Wszystko logiczne w wojsku. Natomiast braki, jeżeli chodzi o braki, o broni i amunicji mówiliśmy. Największy problem, jeżeli chodzi o amunicję, to nie tyle brak, ale różnorodność. Proszę Państwa, no właśnie, koszmar kwatermistrza. Najgorzej było być wtedy chyba oficerem rozdzielczym, który ma dosyłać na front amunicję ze składów i zadbać, żeby do danej jednostki trafiła właściwa. Szósta armia, o której pisałem, w pewnym momencie miała trzy dywizje, 12, 13, 18. Wszystkie halerowskie, 99% broni francuskiej. Wiadomo było, co wysłać. Ale trafiłem, proszę Państwa, na taki dokument w aktach oddziału pierwszego. Oj, muszę go przefotografować, bo pomyślałem, że przecież dzisiaj można byłoby go pokazać albo gdzieś opublikować. Rodzaj tabelki, u góry jednostki, od 1 do 22 dywizje, a z boku karabiny, kaliber, typ, karabiny maszynowe, działa. Proszę Państwa, pstrokacizna to było. Bo w jednej dywizji no, były działa, powiedzmy, austriackie w piątej dywizji, ale z uzupełnień przysłano już baterię francuską, a może pojawiły się haubice austriackie, niemieckie czy czeskie. To była pstrokacizna. Natomiast braki. Brak podstawowy mundury. Co prawda przecież mamy na terenie Polski Łódź, Białystok, Częstochowy, Zagłębia Łukiennicze. Powinny szyć. Ale zapewne Rosjanie wywieźli maszyny, nie nadążano. Brakowało mundurów, brakowało podstawowego do wyposażenia. Brakowało butów, buty się przezdzierają. Nawet jeżeli ktoś dostał sorty, po jakimś czasie trzeba dać je znowu. Na przykład próbowano sobie radzić w ten sposób, albo było to fałszerstwo, ktoś chciał zarobić na wojsku, że jakieś buty wyprodukowano zapewne z podeszwami z tektury, bo w meldunku miałem informację, że jakiś pułk białostocki dostał buty z papieru, które zniszczały w błocie. Prawda? Można sobie wyobrazić, jak ten pułk wmaszerowuje w kotlinkę z tym podolskim błotem, gdzie nawet armatę kiedyś utopiono, nie dało rady jej wyciągnąć i wychodzi, ale wychodzi już bosą, bez butów. Także jeden z pułków, też nie wiem, czy białostocki, czy 42 Pechowo, był meldunek o tym, że dostał mundury z pokrzyw z kolei. Prawda? Pokrzyw mają włókna. Może usiłowano surogować tymi włóknami, prawda, inne, no, proszę Państwa, widzę, że Państwo pamiętają, tu, jeżeli Państwo popatrzą, pamiętają słynne sweterki góralskie, wełniane, które po pierwszym praniu, z których robiła się taka siateczka fajna, bo tam było oczywiście ileś procent waty, prawda. Więc pułk białostocki dostał mundury z pokrzyw, tak brzmiał meldunek. I można sobie wyobrazić, lunął deszcz i żołnierze zostali w kalesonach. Ci, którzy mieli kalesony. Ci, którzy nie mieli, w koszulach. Koszulę miał każdy. Proszę Państwa, była taka anegdota, że najłatwiej było ubrać ułana. Dlaczego? Jak już nie było munduru, co robić? No miał koszulę, kalesony, dostał buty wysokie, kawaleryjskie do kolan, dostał płaszcz długi kawaleryjski za kolana, czyli już był mundurowany. Pas, chciałem powiedzieć ładownicę, kto miał wtedy ładownicę, naboje do kieszeni czy do chlebaka, jakaś czapka, szabla przy siodle, karabinek, umundurowany. Może czasem, jak prawda, gdzieś tam źle siadł przy siodle, to, chciałem powiedzieć, że błysnęło coś białego, bogać tam białego. Zmiany bielizny, proszę Państwa, miesiącami niezmieniane, szarego. I to nie jest tylko kwestia estetyki poczucia, ale higieny, prawda? Jeżeli brakowało butów, brakowało płaszczy, bielizna nie była zmieniana, no to możemy sobie wyobrazić, jakie grasowały choroby. Proszę Państwa, po
początek roku 20 i mamy na przykład za miesiąc marzec w jeszcze 6 Armii Front Podolski 10-15 zabitych, 30 rannych i 3000 chorych. Choroby po prostu, jak wtedy łatwo torują sobie drogę do osłabionego organizmu, bo ktoś nie dojadł, bo ktoś, prawda, bo ktoś nie mógł się zagrzać, prawda. A więc odporność organizmu spadała wyraźnie. Mnóstwo chorych. To nie jest tylko właśnie kwestia estetyki. Z marca 20 roku taki meldunek 18 dywizji był ładny. Był łatwy do zapamiętania. Sorty zdatne do użytku, 1/3. Sorty niezdatne do użytku, 1/3. Brak sortów, 1/3. Czyli 1/3 w dywizji miała jakieś takie umundurowanie. 1/3 miała łachmany i żebrate buty. A 1/3 to byli ci właśnie w koszuli, w kalesonach boso. No to wtedy tym przydzielono płaszcz może, żeby to zakryć. No tak, tak było naprawdę biednie. I oglądamy filmy w rodzaju właśnie Wojna i Miłość, albo ten film o wojnie 20 roku Hoffmana, gdzie widzimy, jak w pięknych mundurach błękitnych halerowczycy jadą i w tych hełmach Adriana. Albo w sztalhelmach z Armii Wielkopolski. Przepraszam. Inni żołnierze pięknie umundurowani. Bolszewicy to samo. Jadą w rubaszkach pocarskich albo czapkach budionówkach. Obrazu dopełnia komisarz obowiązkowo w skórzanej kurtce z naganem. Przecież oni byli tak samo obdarci, oni cierpieli na to samo. Przecież w opowiadaniach Babla czytamy, jak tam Dajosz Warszawą krzyczy: kozak w łapciach i w meloniku. Futra kobiece lubili, ornaty, kapy kościelne, bo takie piękne. To w tym jechali, tylko że w filmie to by może odbiorca nie zrozumiał, o co tu chodzi, prawda? Oczywiście część w naszych mundurach. Bardzo podobno cenili mundury halerowskie, widocznie francuskie były dobrej jakości. Mordowali od razu właściciela, bo wiedzieli, że to jest człowiek ideowy. Natomiast lubili chodzić. I proszę Państwa, do czego to doprowadzało? Lotnik melduje, iż widzi kolumnę w mundurach halerowskich. Sądzi, że to nasi. Zniża lot, żeby zrzucić meldunek i dostaje salwę. Prawda? To było tak pomieszane. Oprócz braku różnorodność, bo na przykład żołnierze z 10 Dywizji Żeligowskiego, którzy przeszli przez Odessę, w artylerii mieli kożuszki gdzieś czarne, szamerowane po burzynach. Różnorodność była nieprawdopodobna. W dzienniku rozkazów wojskowych z 19 roku można znaleźć co trochę takie dane. Jedynie w drodze wyjątku minister zgadza się, żeby taki i taki pułk kawalerii wyróżniał się, że jest tak i tak obudurowany. Dwa numery później. Jedynie w drodze wyjątku minister zgadza się, żeby taki i taki pułk kawalerii, no bo w jakimś powiecie zrzucono się. Dwa numery później. Jedynie w drodze wyjątku. I proszę Państwa, nie dziwiłem się, że na froncie brakowało oficerów jazdy, a cała masa ich znajdowała się na zapleczu. Dlaczego? No bo każdy dowódca okręgu generalnego, każdy dowodzący jakąś agendą chętnie chciał mieć jako adiutanta oficera jazdy. Człowieka w pięknym mundurze, to raz. A dwa, wykształconego, bo większość oficerów jazdy to ziemianie. Radziwiłłowy, Pace, no nazwiska można mnożyć. A więc ludzie znający formy, potrafiący się zachować, znający języki. Więc taki się nadaje na adiutanta. Szkoda takiego do linii. Proszę Państwa, no gdzieś w drugiej połowie 20 roku, kiedy ministrem spraw wojskowych został generał Kazimierz Soskowski, to troszkę te braki dopilnowano, żeby już zbliża się jesień, a więc żeby szły płaszcze, koce. Ale wcześniej ilość przedmiotów wyposażenia, no wszystkiego, żabek, strzemiączek, plecaków, łopatek, brakowało naprawdę wszystkiego. A mimo to
przecież taki sukces odnieśliśmy, bo starano się, żeby jednak była broń, amunicja. No i jeżeli chodzi o wyżywienie, słów parę, żeby ci żołnierze coś zjedli. I tak jak liczyłem, to wychodzi po norma około 3000 kalorii. To już było raczej wystarczające w miarę. Tak samo teraz, jak siedzę, proszę Państwa, nad trzecim powstaniem śląskim i też znalazłem takie meldunki, wyliczam ziemniaki, słonina, zupa, 3000 kalorii. Może tylko troszkę się dziwię, że w tym trzecim powstaniu żadna bodro, kapusto, nie było warzyw, same węglowodany. Ziemniaki, słonina, mięso, 50 gramów marmolady, 10 papierosów, 3,5 grama herbaty, prawda? Takie normy. W 20 roku zdarzało się oczywiście, że żołnierze głodowali, ale dlaczego? No często nie dlatego, że nie było żywności, ale po prostu był problem z dowozem na front. Bo łatwo tworzyć było z centralnych magazynów etapowe magazyny przy kolejach, ale trzeba z nich dostarczyć do poszczególnych jednostek. W ramach dywizji jednostki z kolei do jeszcze mniejszych. Cała sieć zaopatrzenia. Więc autokolumny, garść tych ciężarówek i wozy konne z amunicją, z żywnością, nie docierające czasem na czas, więc żołnierze bardzo zwłaszcza cierpieli, Polacy przyzwyczajeni, troszkę jak Francuzi w kampanii napoleońskiej, jak płakali przed Napoleonem, do braku chleba. Pułkownik Rummel, dowódca dywizji jazdy, pisał o tym, że bardzo często brakowało chleba, ale to na Ukrainie działał, tam była Ukraina bogata, to zapychali ziemniakami. Gorzej było na przykład na Białorusi, przy tym systemie dowodzenia i dowozu i brakach. W 19 roku w pamiętnikach można znaleźć jednego z podoficerów informację, że żołnierze cieszyli się, jak się udało upolować jakąś wronę. To już rosołek można było zawsze ugotować, prawda? Coś zjeść. Tam żołnierze głodowali. Zaczęliśmy dzisiaj naszą dyskusję od kwestii teoretycznych, dosyć ważnych do tego, aby móc zrozumieć na rzeczy, o których później była mowa. Później pan doktor przeszedł do kwestii bardzo ciekawych anegdot, które myślę, że są interesujące i wielu z Państwa usłyszało je po raz pierwszy. Natomiast na zakończenie naszego spotkania warto zadać jeszcze takie pytanie podsumowujące to wszystko, o czym mówiliśmy. I było ono następująco. Czy biorąc pod uwagę olbrzymie trudności, skalę wyzwań, jaka stanęła przed osobami odpowiedzialnymi za tworzenie Wojska Polskiego po 11 listopada 1918 roku, jak również biorąc pod uwagę też te pewne kwestie, o których pan doktor wspomniał, że nie wszystko się udawało, czy mimo to można by traktować to, co się wydarzyło w kategoriach takiego pierwszego cudu nad Wisłą? Na pewno. Proszę Państwa, jeżeli popatrzeć na to, co, jak już wspomniałem, czym dysponowaliśmy w końcu roku 20, na tak zorganizowaną armię, na te 23, bo po rozejmie jeszcze jedną zorganizowano, dywizję piechoty, wyposażone na dowodzenie, na kadry, na to, że co prawda inne czynniki zdecydowały, że bolszewicy byli tak chętni do rozejmu. No nie tylko nasza wygrana, ale jednak te wewnętrzne działania. To taki wysiłek, prawda, w sytuacji, kiedy przecież mieliśmy państwo złożone z trzech różnych zaborów, różnej mentalności. Kiedy sobie przypomnimy, że w 14 roku, jak Piłsudski wkraczał do kongresówki, prawda, w Kieleckie, to go witały zamknięte, głucho zamknięte okna. Także bez wątpienia, jak to kolegoś taki pierwszy cud nad Wisłą był. Powiem Państwu, przepraszam, że przeleciało szybko, bo jak Pan mówi, tu nastawiłem się dopiero na ciekawostki, anegdoty. Bardzo przepraszam, może innym razem. I na przykłady także bohaterstwa żołnierzy tej armii. A właśnie, jeszcze miejmy świadomość, żołnierzy tej armii bohaterstwa.
Wielu z nich walczyło od 14 roku. Oni już byli zmęczeni potwornie. W armiach zaborczych, prawda? Albo w legionach, czy w tych polskich korpusach. 14, 15, 16, 17. I w 18 roku oni nie idą jak Francuzi, jak Anglicy, jak Amerykanie radośnie do domu, ale oni dopiero idą na wojnę. Prawda? Oczywiście, prawda, jeśli chodzi o żołnierzy, no to była kwestia później poboru i to też jest ciekawe, jak Sejm, ale to do rozwinięcia kiedy idzie, jak Sejm złośliwie wbrew Piłsudskiemu w przeddzień jego wyprawy, tak zwanej wyprawy kijowskiej, czyli ofensywy wiosennej, celowo uchwalił demobilizację, że Piłsudski nie miał wtedy w wojsku tych doświadczonych żołnierzy, ale 80% stanowili chłopcy, którzy raz w życiu wystrzelili. Dobrze było, jak wiedzieli, którą stroną, prawda, kierować karabin przeciwnika. To do dyskusji. A jednak sukces odnieśliśmy. Panie doktorze, pana anegdoty są na tyle interesujące, jak myślę, dla naszych słuchaczy, że myślę, że moglibyśmy jeszcze poświęcić parę minut przynajmniej, aby kilka przykładów podać, o których pan wspominał. Tych takich ważnych, charakterystycznych, które mogą wzbudzić zainteresowanie naszych słuchaczy. Żeby państwa nie zanudzić, myślałem o kilku postaciach, od generałów po oficerów, o których można by wspomnieć. I tak najkrócej, który się szanuje, no, na przykład generała Czecha z pochodzenia, Franciszka Kraliczka Krajowskiego, dowódcę 18 Dywizji, o której była wzmianka, choćby dlatego, że na grobie nieznanego żołnierza figuruje napis Dubno, lipiec 20 roku, Sarnowa Góra. Dwa miejsca związane z walkami tej dywizji, która na początku 20 nie była wysoko ceniona, ale rozwinęła się w toku działań i w lipcu zasłynęła z działań przeciwko Budionnemu. Dlaczego? Dlatego to jest ciekawa rzecz, ponieważ generał Krajowski był jako wcześniej pułkownik w obsadzie twierdzy austriackiej w Przemyślu. W marcu 15 roku po kapitulacji trafia do niewoli rosyjskiej. Tam spędza całą pierwszą wojnę. Jeden z plotkarzy, pamiętnikarzy pisze, no właśnie, on nie znał pierwszej wojny, czyli przekleństwa z pierwszej wojny, wojny pozycyjnej. Dlaczego przekleństwa? No, upadek sztuki wojennej. Proszę państwa, jednostki wielkopolskie, to jest poznańczyk, to dobry żołnierz, ale one w tym 20 roku sobie tak nie radziły. Dlaczego? Bo ci żołnierze znieśliby napór ognia spod Verdun, ale źle się czuli, jak gdzieś tam na skrzydłach przedarł się bolszewik. Jak zobaczyli jakieś pożary łuny na skrzydle, na tyłach, oni musieli mieć sąsiada z lewej, sąsiada z prawej, zaplecze. A jak się coś źle działo, trzeba się wycofać. Natomiast generał Krajowski, według tego plotkarza, no pewnie więcej było takich, którzy spędzili wojnę w niewoli. Czy to jego zasługa? Ale on z tą dywizją wbijał się, starając się nawiązać łączność między armią działającą na południu frontu, w dużej luce, wbijał się w jednostki bolszewickie, nie dbał o skrzydła, o tyły. Jak był okrążony, to podejmował działania obrony okrężnej, tego słynnego jeża, przebijał się dalej. Więc zasługa wielka, no a Sarnowa Góra, piąta armia, działanie wbrew rozkazowi Sikorskiego, które to działanie, zresztą Dodot Sikorski docenił, okazało się bardziej korzystne dla Bitwy Warszawskiej. Więc ten generał skromny, małozeń Franciszek Krajowski, wysoko ceniony. Generał Jan Rumer był, proszę państwa, taki szalony generał, troszeczkę zrobiono z niego wariata, że dawał rozkazy, które były nie do wykonania. Ale akurat tam, w szóstej armii, gdzie jego rozkaz wykonano, gdzie zdobyto się na wysiłek, przyniósł on korzyści. Więc może też należałoby i na niego spojrzeć, bo to bardzo ciekawa postać, brat słynnego kartografa, profesora Eugeniusza Romera. Zresztą obydwaj byli uważani za szalonych. Generał Romer wspomina w pamiętnikach na przykład, jak był kadetem w austriackiej szkole, jak hartował się. Pisze, spałem stojąc koło łóżka, chodziłem nocą na cmentarz, żeby się hartować. I generał Janusz Ajty wspomina w latach 30. we Lwowie, jak spotkał kiedyś profesora Romera, brata generała,
Na pytanie, co robi, profesor miał odpowiedzieć: hartuje moje dzieci w odwadze. Na balkonie pierwszego piętra stała pani profesorowa z dwojgiem chłopaczków. Profesor odwrócił się od generała i zawołał: rzuć. No, pierwsze piętro przedwojennej kamienicy, proszę Państwa, dziś jak drugie. Profesora się przeżegnała, cisnęła dziecięciem na bruk ulicy Lwowskiej. Profesor złapał drugie. Hartował dzieci w odwadze. No, generał Romer, jak jego brat, bardzo ciekawe postacie, bardzo ciekawe. Ale rzeczywiście, żeby Państwa nie przetrzymywać, coś z frontu. Niedoceniony, bo jednak generał Robert Virtuti dostał, inspektorem armii był. Jest też jedna pyszna anegdota związana z jego inspekcją. Proszę Państwa, jak to, nie jak w naszych czasach, kiedy wiadomo, że ma być inspekcja, żołnierze, prawda, malują. No, nie w naszych czasach, wcześniej. Trawnik na zielono, trawę na zielono, krawężnik na biało. Generał Romer jechał pociągiem, jako generał dywizji, inspektor armii, jechał pociągiem, chyba jakąś toruńską jednostkę sprawdzić. W szarym płaszczu żołnierskim w kącie siedział. Przed miastem zatrzymał pociąg. Byłem ciekaw, czy miał do tego prawo. No, ale na wojsko patrzono wtedy inaczej. Wojsku wiele wybaczano, prawda? Lata 20. to jeszcze te czasy, kiedy oficer wchodził do restauracji, a później sobie strzelał do żyrandoli, jak miał ochotę. Wojsku wybaczano. Generał przez zadymkę idzie zaskoczyć jednostkę, zobaczyć, prawda, że inspekcja ma być prawdziwa. No, ale zawsze jakiś adiutant wiedział, dał znać, zatelefonował. Tak więc, kiedy generał doszedł do bramy, to już wysypał się pluton wartownicy: prezentuj broń. Generał zaskoczony i pyta żołnierza: wiesz, synu, kto ja jestem? Pod generał dywizji Ruber, pada odpowiedź. A znasz mnie, bracie? I panie generale. To skąd wiesz, kto ja jestem? I szczery żołnierz mówi: a bo nam pan kapral powiedział, co jak rano przyjdzie na wartownię taki maleńki parszywieńki, co to będzie pan generał dywizji Ruber. Generał się nie obraził, się roześmiał, dał 2 złote. Był taki zwyczaj pewnie z armii zaborczych. I masz, bracie, na piwo, poznałeś mnie, wroga byś poznał. Proszę Państwa, na koniec przykłady bohaterstwa ludzi, którzy nie dostali Virtuti, nie dostali nawet Krzyża Walecznych. 7 września 20 roku, troszkę na wschód od Lwowa, pod Krasnem, nasza klęska przegrana. 2 pułki zostały rozbite, żołnierze uciekli, 500 ludzi straciliśmy przez panikę. Panika, coś najgorszego, co się może zdarzyć w wojsku. Te jednostki nie były dobrze zorganizowane, z łazików. Gdzieś tam, no niestety, uległy panice. Jeszcze 100 kozaków wyskoczyło gdzieś z boku, a to już jest dużo. Żołnierze zaczęli uciekać, ponieśliśmy duże straty. I dowódca 17. Rzeszowskiego Pułku, major Ignacy Oziewicz, widocznie w relacji, w której musiał się wytłumaczyć, w 39. pułkownik Oziewicz, dowódca 29. Dywizji, później generał Narodowych Sił Zbrojnych, pisze w relacji, zauważył, jak porucznika Miłosia, sprawdziłem, porucznik Władysław Miłoś, dowódcę kompanii technicznej 17. Pułku Rzeszowskiego, 4 kozaków obskoczyło, których on wszystkich z rewolweru zastrzelił, po czym wsiadł na zdobycznego konia i odjechał. Proszę Państwa, każdy z nas, kto strzelał z broni krótkiej, wie, że jest, jak prawdziwe jest wojskowe powiedzenie, że pistolet jest bardzo dobry do wbijania gwoździ. Krótka linia celowania, trafi z 10 kroków. No, niedawno czytałem w książce o broni czarnoprochowej, że legendy Dzikiego Zachodu, jak z 10 kroków trafiał w dynię, to się cieszył, bo oczywiście my mamy filmy, na których z tego czarnoprochowca on ze 100 metrów trafia w muchę. To są bzdury. Tak ciężko jest trafić. Więc ten oficer musiał zachować zimną krew. Ci kozacy na pewno nie zdjęli karabinków, tylko pomyśleli, jest nas 4, no ma jakiś pistolet czy rewolwer, no może 1-2 trafi, zrani, ale my go tu sobie zrobimy zabawę, szablami zarobimy. I profesor porucznik Miłość nie dostał Walecznych, nie dostał Virtuti, a 4 zarąbał. Chociaż
trzeba przyznać, że nie był tu rekordzistą, ponieważ w 1831 roku w bitwie o Olszynkę Grochowską, niedawno wyszły kolejne z XIX-wiecznych wznowione wspomnienia Szumskiego, oficera III Pułku Łanów, że w tej bitwie jego kapitan Janowicz został strącony z konia przez kirasjerów rosyjskich, czyli pieszy, który ma małe szanse w walce z jeźdźcem. I on zarąbał szablą 7 kirasjerów. Wspomina co prawda tenże autor, że był słynął z siły, musiał pewnie być wysoki, ale to jest, proszę Państwa, drugi Zawisza Czarny. Żeby żołnierz walcząc pieszo z jeźdźcem po kolei 7 szablą zarąbał. No ale Janowicz dostał za 1831 virtuti. Porucznik Miłość niestety pozostaje w naszej pamięci, a ilu takich było, to przecież nie wiemy, o których, prawda, nie dowiemy się także nigdy. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tę niezwykle interesującą dyskusję. Tutaj pana wiedza, myślę, że robi na słuchaczach bardzo duże wrażenie. Z pewnością moglibyśmy jeszcze wielokrotnie więcej czasu poświęcić na cały szereg interesujących, barwnych anegdot. Niemniej jednak wydaje mi się, że to, co nam się udało dzisiaj powiedzieć, spełniło rolę, jaka była przewidziana na to nasze skromne spotkanie. W związku z tym chciałem panu bardzo serdecznie podziękować za to, że zgodził się pan przyjechać tutaj do nas do Szczecina i dzisiaj wziąć udział w naszym panelu dyskusyjnym. Chciałbym również podziękować wszystkim z Państwa, którzy tutaj osobiście na przystanek Historia Szczeciński dzisiaj przybyli, a także wszystkim tym osobom, które oglądają bądź też będą w przyszłości oglądać zapis tej dyskusji w wersji elektronicznej, czy to na naszym profilu facebookowym IPN Szczecin, czy też być może na kanale IPN TV, który funkcjonuje na platformie YouTube. Tak więc raz jeszcze wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia w przyszłości na kolejnych przystankach realizowanych przez szczeciński oddział IPN, na których, jak sądzę, będziemy jeszcze podejmować również i kwestie związane z historią oręża polskiego. Dziękuję.